Od 12 do 15 września odbył się w Krakowie drugi kongres zagranicznych badaczy dziejów Polski pod tytułem Polska w Europie Środkowej. Kongres został zorganizowany przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego we współpracy z Muzeum Historii Polski, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Pedagogicznym. Celem zjazdu było zainteresowanie obcokrajowców polską przeszłością oraz przybliżenie Polakom dorobku zagranicznych badaczy studiujących polską historię. Drugi kongres stanowił swoistego rodzaju płaszczyznę do omówienia problemów i perspektyw badawczych. Za cel stawia sobie poszerzenie integracji badaczy i instytucji zajmujących się studiami nad przeszłością Polski. Uroczysta inauguracja obrad odbyła się 13 września w Audytorium Maximum. Otwarcie kongresu uświetniła gala wręczenia Nagrody Głównej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pro Historia Polonorum przez marszałka Bogdana Borusewicza. Autorem najlepszej książki historycznej wydanej w języku obcym, a dotyczącej historii Polski okazał się Antoni Poloński, uczony ze Stanów Zjednoczonych, badacz historii Żydów polskich i Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie wręczono dyplomy członkostwa Zagranicznego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wykład inauguracyjny wygłosił Jan Borkowski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze. Tematem jego była Polska i Europa Środkowa w kształtowaniu wspólnej tożsamości europejskiej. Akt końcowy uroczystości stanowiło otwarcie targów książki historycznej. Organizatorzy kongresu podjęli się trudnego zadania ukazania skomplikowanej przeszłości Europy Środkowo-Wschodniej, a przede wszystkim wyznaczenia perspektyw w rozwoju tego obszaru, jego przemian oraz miejsca Polski na kontynencie. W opiniach naukowców, badaczy, studentów i zwykłych słuchaczy organizatorzy podołali wyznaczonej sobie misji.